Dobry wieczór Państwu. Nadbałtyckie Centrum Kultury serdecznie Państwa wita na inauguracyjnym spotkaniu z nowego cyklu Gdańskie Klejnoty Dziedzictwa profesora Andrzeja Janczajtisa. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Kościół Mariacki. I cóż, Panie Profesorze, zapraszam. Drodzy Państwo, to jest pierwszy wykład z tego cyklu Gdańskie Klejnoty Dziedzictwa, więc oczywiście trzeba założyć Kościoła Mariackiego, naszego najwspanialszego zabytku. Gdyby kazano mi wymienić tylko jeden, to na pewno bym zaczął właśnie od niego. Natomiast jest sprawą dla mnie niezrozumiałą, dziwną, że do tej pory nie został wpisany na listę światowych obiektów dziedzictwa. To nie jest takie strasznie trudne, tylko trzeba chcieć. A wydaje mi się, że ci, co negocjują, historycy sztuki, nie wszyscy rzecz jasna, tylko niektórzy, że jakoś robią to nie z tej strony, co trzeba. Bo tak jak już nieraz mówiłem, podchodzą na przykład do kamieniczki i liczą, jaki jest procent autentycznych cegieł. Co oczywiście jest bez sensu, bo wartość historyczna też jest kryterium wpisania na listę obiektów dziedzictwa. Rezultat jest taki, że na świecie jest coraz więcej tych obiektów. Widzę nieraz obiekty całkowicie zrekonstruowane i wpisane, a u nas, kiedy rozmawiamy w Warszawie czy Krakowie, to słyszymy, że to jest odbudowane, to nie jest autentyczne, nie można tego wpisać. Nawiasem mówiąc, Kościół Mariacki, jeśli chodzi o styl, który jest prawie w całości autentyczny, więc tutaj on się wypalił w czasie wojny, ale ściany są autentyczne, uzupełniono wieżyczki, hełmy wieżyczek i tak dalej. No ale to oczywiście jest inna sprawa. Kościół Mariacki ma długą historię. No, jeśli chodzi o jego pozycję w panoramie miasta, to jest to oczywiście myślę o Śródmieściu historycznym, na którym jesteśmy tutaj, bo tu jesteśmy na Starym Mieście. Kościół Mariacki jest na Głównym, dawnym Prawym Mieście. Jeszcze dalej jest Przedmieście, dzisiaj zwane Starym Przedmieściem. Dalej Motława, Wyspy, Spisz, Wyspa Spiszu, Połowianka, za Motławą Dolne Miasto, Długie Ogrody, a w drugą stronę Biskupia Górka i Nowe Ogrody. To wszystko jest historyczne Śródmieście Gdańska. Używając dzisiejszych pojęć, to jest ta nasza starówka. Nie ograniczajmy tego pojęcia tylko do głównego miasta, które zostało jako jedyne odbudowane w dawnym kształcie. Przed wojną także i tu na Starym Mieście, na przykład na tej korzeni stało jakieś 70 kamieniczek, niektóre niezwykle piękne, na Rajskiej, na Łagiewnikach, na zabytków było mnóstwo, to samo na Starym Przedmieściu. W sumie na tym terenie tego historycznego Śródmieścia, czyli Gdańska w granicach walk obronnych było 5,5 tysiąca kamieniczek przed wojną. Dla porównania Stare Miasto w Amsterdamie ma 7 tysięcy obiektów zabytkowych, czyli jest niewiele większe. No we Włoszech oczywiście jest więcej, ale trudno znaleźć, niewiele można znaleźć miast, które by miały tyle autentycznych zabytków, co przed wojną Gdańsk. W czasie wojny, ściśle mówiąc, przy zdobywaniu miasta, ściśle mówiąc, także po zdobyciu miasta, większość tego uległa zniszczeniu, podpaleniu, stosunkowo niewiele, mniej znacznie od bomb, od pocisków artyleryjskich.
i po wojnie odbudowano najcenniejszą część, najcenniejszą dzielnicę Śródmieścia, ale to jest tylko część gdańskiej stalówki. No ale perła, a w niej klejnot największy, kościół mariacki. Ja będę tak mówił, mówi się często bazylika mariacka, ale z punktu widzenia architektury to nie jest bazylika, tylko kościół halowy. Natomiast bazylika to jest zgodność kościelna, bazylika mniejsza, nadana po wojnie, bardzo cenna, z której jesteśmy wszyscy dumni. Ale jak mówię o architekturze i historii, to mówię po prostu kościół mariacki. Podobnie nie przytaczam pełnego wezwania, nie mówię kościół pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, po prostu dla oszczędności czasu. Jest poświęcony rzeczywiście Matce Bożej Marii. To jest Steczniak, kiedyś pisał dominikanin ojciec Wacław we Lwowie, tak naprawdę nazywał się Martin Grunewek, pochodził z Gdańska i tam we Lwowie uzupełniał kronikę swojego dziadka, a tak ją uzupełnił, że napisał chyba 20 razy więcej i opisywał Gdańsk, zabytki. Wcale czekam, bo obiecywam, że będzie przetłumaczona na polski. On tam sławi kościół mariacki jako w ogóle najwspanialszy na świecie, nawet mówi, że wenecki kościół świętego Marka nie jest, nie może być porównywany z waszym mariackim, bo przecież święty Marek musi Najświętszej Marii Panny służyć, więc już chociażby dlatego tam kościół jest mniej ważny. Także kościół był sławiony przez wieki. No w skrócie jeszcze można powiedzieć, kiedy wybuchła reformacja, przepraszam, w Gdańsku ona oczywiście dużo wcześniej się zaczęła niż w innych miastach Polski, ale kościół od czasu obalenia władzy krzyżackiej był pod patronatem zawsze króla polskiego i dlatego o ile w innych kościołach wyłamywano ołtarze, usuwano posągi świętych i tak dalej, to tutaj nie niszczono ołtarzy. I aż do rozbiorów było tych ołtarzy 47 z katolickich czasów, gotyckich ołtarzy. Dopiero w XIX wieku tak, no niektóre już ulegały, powiedzmy, starzały się i trzeba było je remontować i nie zawsze chcieli to robić, ale jeszcze przed wojną, wtedy w protestancki wówczas kościół miał 26 ołtarzy średniowiecznych. Nie ma takiego drugiego kościoła w świecie. Dlaczego? No bo we Włoszech po prostu przychodziły nowe prądy w sztuce, to robiono nowe ołtarze. Mistrzowie robili ołtarze tam renesansowe, barokowe i tak dalej. W Niemczech z kolei w dużej części była reformacja i obrazobójcy, którzy te stare ołtarze niszczyli. We Francji rewolucja robiła to samo. Nawet w Hiszpanii nie ma kościołów, które by miały więcej niż kilka starych gotyckich ołtarzy, a tu 26. Gdyby w tej chwili wrócili te, które są w muzeach Warszawy, naszych muzeów w Niemczech, to mielibyśmy 21 ołtarzy. Oczywiście niektóre byłyby nie w komplecie, bo nie zachowały się w całości, ale i tak byłby to, jest to skarb największy, bo w moim głębokim przekonaniu dzieła przemieszczone przez wojnę powinny wrócić do świątyni, dla której były zrobione. To tylko jeden z tych ołtarzy, o których wiemy, no został najpierw podarowany, potem sprzedany, potem znowu podarowany.
i dzisiaj znajduje się w Wiedniu, ale to było w XIX wieku, czyli tutaj trudno by było się domagać powrotu, bo władze ówczesne kościoła się pozbyły tego ołtarza. Ale na przykład jeżeli w Warszawie jest przepiękny ołtarz świętego Reinolda, jest rozkawałkowany, bo połowa jest wystawiona w dziale sztuki średniowiecznej, religijnej, sakralnej, a oba figura przepiękna, która stanowiła całość, bo potem pokażę, jest w dziale rzeźby chyba, czy czasami się rozdziela przedmioty metalowe i przedmioty drewniane. Zupełnie rozbija to historię. Natomiast tu, na miejscu, taki ołtarz mówi o ludziach, którzy go stworzyli. Poza tym jest obiektem kultu, wprawdzie dzisiaj nie modlimy się oczywiście do ołtarza, tylko do Pana Boga, ale ołtarz piękny często w tym pomaga. Proszę Państwa, tak widać Kościół Mariacki. To jest zdjęcie oczywiście sprzed remontu ostatniego. Przybyła wieżyczka, dachy są wyremontowane w tej chwili, także to zdjęcie nie całkowicie aktualne, ale pokazuje, jak ten kościół jest istotą tej panoramy. Ktoś kiedyś porównał go do statku płynącego na morzu drobnych domów. Rzeczywiście to jest o tyle większe, że wydaje się, jakby płynął. To jest także drugi symbol obok, ta smukła, filigranowa wieża ratusza, na której szczycie stoi Zygmunt August. Obraca się za wiatrem, pokazuje kierunek. Proszę Państwa, kiedy położono kamień węgielny, tutaj była kiedyś cała naukowa dyskusja, dawnych czasów jeszcze nawet przed wojną, ponieważ szukano w kronikach. Kroniki z reguły są późniejsze. Ten kamień położono w 1343 roku. Podobieczny, bo ja nie mówię, był jakiś kościół pod tym wezwaniem jeszcze w czasach przedkrzyżackich, ale nie wiemy, gdzie on był, bo wymieniają go różne dokumenty. Natomiast ten kościół w tym miejscu w 1342, kiedy wielki mistrz krzyżacki Rudolf König wydał dekret ustanawiający prawo helmińskie, czyli odmianę prawa magdeburskiego, takiego jak w wielu innych miastach, nie tylko państwa krzyżackiego, ale całej Polski. A Magdeburgia, mówiono, sięgała aż po Kresy, bo w Rosji nie było czegoś takiego jak prawo miejskie. Dopiero Piotr Wielki próbował coś podobnego wprowadzić, samorządy miejskie na wzór, kiedy one już trochę tutaj się przeżywały. Więc kiedy ten Rudolf König wydał pewien dokument, przewidział miejsce pod kościół Najświętszej Marii Panny na głównym właśnie, czyli prawym mieście, i nawet wyznaczył wielkość parceli i ona mniej więcej odpowiada temu, co dzisiaj. Także już wtedy przewidywano, a w następnym roku, 1340, położono pierwszy kamień murów i w dwa dni później pierwszy kamień węgielny pod kościół. I w kronikach spotykamy różne daty, zawsze w tym samym tygodniu, przed, czy tam po letarze, przed postletarze, przed, po poniedzieli letarze, to jest ostatnia niedziela, ile pamiętam, przed Wielkim Postem, są stare kalendarze, jest chronologia, potrafimy dzisiaj dokładnie wyznaczać, co to oznacza. Bo wtedy nie pisano 17 grudnia takiego i takiego roku, czy coś w tym rodzaju, tylko tak oznaczano daty. Także tu wyraźnie widać, napisane jest, aha, jeszcze wróćmy do tych kronik. Więc w kronikach no, od 23 do 28 marca, z tym, że chcę od razu powiedzieć, bo w internecie
kursuje, błęd na bardach. To lata ten błąd niestety w swoim czasie popełnił bardzo zasłużony dla historii Kościoła ksiądz prałat Bogdanowi świętej pamięci. Zresztą dyskutowałem potem z nimi, przyznam w końcu rację, chociaż trochę dopiero, ale 25 marca nie jest to data prawdziwa. Dlaczego? Po pierwsze, w tych kronikach, jak powiadam, są różne daty podane, ale żadna z kronik nie podaje daty 25 marca. Po drugie, podobnie jak dzisiaj 25 marca to było święto. To było wielkie święto. Jak wielkie można sprawdzić na zegarze astronomicznym, gdzie kalendarium podaje wczesne kategorie świąt liturgiczne. 6 kategorii. To było jedno z najwyższych świąt. Niemożliwa była praca żadna, nawet wykopanie dołu, nawet nałożenie na kielnię jakiejś tam zaprawy murarskiej, dźwignięcie cegły i położenie, czy kamienia i położenia. To po prostu było niemożliwe. Można było poświęcić, ale nie położyć. Natomiast przed wojną, nad wejściem do zakrystii w kościele, wisiała taka tablica, to jest jej zdjęcie, wieloboczna. Nie tak dawno, kilka lat temu, mamy taką w internecie Akademię Żygaczy i oni chcieli doprowadzić do odtworzenia i projekt wykonano, no może jeszcze się tego doczekamy. No nie znamy kolorów, bo tu jest kolorowy obrazek, ale ostatecznie można go trzymać w jednym kolorze. I tam był napis, w którym właśnie po łacinie było napisane, że pierwszy kamień murów miasta został położony w Feria Quarta, czwarty dzień, to wówczas była środa, dzisiaj niedziela, to jest pierwszy dzień tygodnia, więc środa jest czwarty. A więc środę postretare, po tej niedzieli etare, a pierwszy kamień murów Kościoła Mariackiego, Feria Sexta, czyli w piątek. I można pokazać, że ta pierwsza data, czyli położenia kamienia węgielnego pod murem, to jest 26, a ta druga data kościół 28 marca. Można było powiedzieć tak, ta tablica, o której mówię, pochodziła z XVI wieku, więc oczywiście skąd oni wiedzieli. Ale po wojnie opadły tynki, tablica uległa zniszczeniu i spod tynków wylazł napis. To jest fragment tego napisu, ale dokładnie tak samo jak część, jak napis. Jest to fragment tego samego napisu, który powtórzono na tej tablicy. A ten malowany napis pochodzi no, z roku po 1379, kiedy zaczęto rozbudowę, a przed rokiem, około roku 1400 najpóźniej został wykonany i wtedy mogli mieć w ręku pierwotny jakiś dokument. To jest najpewniejsza data. A więc piątek, to wówczas był piątek 28 marca 1343 roku. Tam Państwo widzą po prawej wejście do zakrystii i po lewej obok tego obrazu, który tam wisi koło wspornika, bo tam kiedyś był taki nadwieszony chór małych organów i widać ten odsłonięty, odnaleziony po wojnie napis. Wspaniałe było tempo budowy tej pierwszej świątyni. W ciągu 20 lat wybudowano bazylikę właśnie na wybocznie, niższa, środkowa, wysoka, taka jak dzisiaj, z niską wieżą,
Ta wieża sięgała do trzeciej kondygnacji. Dzisiejszej wieży miała około 45 metrów. Na wyboczne były nie tylko niskie, 11 metrów, ale wąskie, około 8 metrów szerokości i przypory są na zewnątrz. Przypory, one są konieczne, bo jak się założy sklepienia, to sklepienie rozpycha mury, trzeba je podeprzeć w jakiś sposób, więc te przypory temu właśnie służą. No i oczywiście oświetlenie tej głównej nazwy, wyższej, okienkami u góry. No tutaj nie ma wydzielonego prezbiterium, znaczy w środku mogło być. I jest charakterystyczne zamknięcie ścianą prostopadłą, tą płaską, taką niewielobożną jak w katedrach francuskich, tylko prosto jak w katedrach angielskich. Prawdopodobne wpływy kontaktów z Anglią, które były bardzo ożywione. No to dzisiaj mamy angielską grobę, dwór piąty na Polankach nazwał się dworem angielskim. Mamy dom angielski, nie anielski, angielski. Od tam Anglicy rzeczywiście siedzieli. I było ich sporo. Oczywiście te stosunki raz były lepsze, raz były gorsze, ale niewątpliwie kontakty były handlowe i graniczne, kontakty kulturalne. No ale miasto się rozwijało. Wkrótce przegoniło Toruń, stało się w dawnym państwie krzyżackim największym, najbogatszym, najważniejszym miastem. Można poszukać na przykład opłat, bo Krzyżacy ściągali od miast opłaty i okazuje się, że Gdańsk płacił więcej niż wszystkie pozostałe miasta państwa krzyżackiego razem, na przykład. Tak się też zdarzało. Więc było to miasto coraz bogatsze, coraz większe. Port oczywiście zapewniał bogactwo i wobec tego kościół, mimo że miał 75 metrów długości, ta bazylika miała, co jest kościołem sporym, no bo w Gdańsku, nie wiem, no, kościół świętego Jana ma 60 parę metrów, no kościół święty Katarzyna jest jeszcze krótszy, najdłuższy skądinąd jest zespół franciszkanów, ale on jest złożony z kościoła i kaplicy. Także nie wystarczało to, po prostu to było za mało. Mimo że powstawały inne kościoły, które mamy do dzisiaj. I wobec tego w 1379 roku zawarto kontrakt z mistrzem, murarzem, tak go nazwali, Henrykiem. I mistrz Henryk musiał przedstawić jakiś model, bo rysunkami żadnej się wówczas posługiwano i przedstawił zapierający dech projekt rozbudowy. Mianowicie miał cały ten nowy kościół tutaj z transeptem, czyli nawą poprzeczną i jako kościół halowy, czyli wszystkie nawy równej wysokości i proszę zobaczyć, tu nie ma tych przypór z zewnątrz. Ale muszą być, bo inaczej sklepienie było zepchnęło mury. Są wewnątrz, co ma tę zaletę, że między nimi powstają kaplice. Czyli powstało w ten sposób mnóstwo kaplic, bo rody coraz bogatsze potrzebowały kaplic. Płacili, utrzymywały własnych księży, fundowały ołtarze. Takie to były wtedy czasy. No więc zaczęto tą rozbudowę, ale około 1400 roku trzeba było przerwać. Jeszcze tylko powiem, no ten mistrz Henryk przypuszcza się, że to był Henryk Ungeradin. Ungeradin to jest bardzo ciekawe nazwiska, właściwie określenie. Ungeradin to jest nieprosty. Ungeradin to syn nieprostego, albo nieprostej, może garbatej, może
takiej pochylonej, krzywej. W każdym razie pod tym nazwiskiem był znany później w Szczecinie, w Starogardzie, w Chojnie, tam na zachodnim Pomorzu, na naszym zachodnim Pomorzu, czyli Pomorzu, no, którego znaczna część jest dzisiaj w Niemczech też. I tam budował wspaniałe kościoły i po prostu zauważają historycy cechy wspólne niektóre. Także przypuszcza się, że to był ten sam mistrz, architekt, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. No ale teraz około 1400 budowa została przerwana, były czasy niespokojne. No wkrótce wybuchła wielka wojna między Polską a Zachodem Krzyżackim, więc jasne było, że nie było pieniędzy. Wojna zresztą dramatyczna, skończyła się klęską zakonu. Gdańszczanie złożyli hołd wysłannikowi króla Władysława Jagiełły, który właśnie wtedy po raz pierwszy objął patronat nad kościołem. No ale jak wiadomo, Krzyżacy, myśmy Polacy, jak to często w naszej historii bywa, wygraliśmy bitwę, a nie potrafiliśmy, wygraliśmy nawet wojnę, ale nie potrafiliśmy jej wykorzystać. Może jeszcze ciągle Krzyżacy byli zbyt mocni, zresztą popierali ich na przykład papieże, bo to był zakon, więc no, król jakiś jeszcze niedawno pogani i on tu wojuje z naszym zakonem, więc atmosfera w Europie też nie była przychylna. Także trzeba się było wycofać i Krzyżacy strasznie się zamścili, zamordowali dwóch burmistrzów Gdańska. Gdańsk zawsze miał cztery burmistrzów, z których jeden prezydował. Więc zamordowali tych dwóch burmistrzów. No tak, jednym słowem zatrzymała się ta budowa. Ale no potem i przedtem, i potem po prostu zatrzymaniu przede wszystkim, no ludzie chcieli mieć, rodziny chciały mieć kaplicę. Jak widać, mury stały, ale bez sklepień i dachów. Wobec tego w tych kaplicach między przyporami no, urządzono, fundowano ołtarze, no, ale jak to na deszczu nie mogły stać, więc dawano prowizoryczny daszek mniej więcej w połowie wysokości. I proszę Państwa, jak wejdziemy do kościoła, na przykład do kaplicy Ferberów czy kaplicy świętego Antoniego, to widać takie odsadzki murów na tej samej wysokości. To są ślady po tych daszkach, które umożliwiały wykorzystywanie tych kaplic. Przychodzili ludzie, na wszystkie właśnie rodziny, bywało tam, mieściło się tam nawet do 50 osób, bo te kaplice są duże, może przesadą, ale 30 na pewno utrzymywano księży i dalej kościół rozbudowany, niezakończony jeszcze służył. Dopiero w roku 1425, oczywiście to już robił zupełnie inny mistrz budowlany, zaczęto kończyć, a więc przede wszystkim starano się o dachy, ale te dachy są ogromne. Wobec tego list się zachował do księcia mazowieckiego z prośbą, że my tu wznosimy kościół na chwałę Bożą, ale brakuje drewna na wieńbę dachową. I proszę Państwa, książę mazowiecki, nie pamiętam w tej chwili, który Janusz, który no przysłał, pewnie mu zapłacili zresztą za to. Oni sami to transport musieli opłacić, może nawet wybrać sobie jakieś sosny wielkie w lesie, maszkowe sosny i zrobiono z nich wieńbę dachową, która do ostatniej wojny przetrwała. Także mieliśmy Mazowsze, dach mazowiecki. Proszę Państwa, potem o
oczywiście trzeba było też szczyt. Ja nie będę omawiał szczytów, bo osobno będę mówić o szczytach, sklepieniach i tak dalej za miesiąc. Natomiast oczywiście trzeba było to wszystko wykończyć, to trwało do 1447 roku. Ja tu te daty podałem, tu zresztą widać mniej więcej, jakie po tych, no powiedzmy, kreskowaniu czy odcieniu murów na tym planie widać, do jakiej one epoki pochodzą. Na przykład jeszcze, kiedy zaczęto rozbudowywać kościół, w 1381 powstała tak zwana hala. To jest tu. Teraz coś jest nie to. 1381. Ta hala istnieje do dzisiaj. To jest ta izba, tajna izba narad Rady Miasta Gdańska, ówczesnych krańców. Ona istnieje do dzisiaj, ma autentyczne sklepienia, piękne to jest pomieszczenie. Ono nie jest otwarte do zwiedzania, ale jest tam okno przeszklone. Zresztą w tej chwili akurat tam w kaplicy świętego Marcina tutaj pochowano prezydenta Adamowicza. Tam właśnie widać, tu jest ta urna, a tu obok jest wejście do tej dawnej izby na rady, tak samo w czasie wyborów tam się mogli zbierać, bo stale mieli w innym trochę miejscu. Proszę Państwa, ale tu jeszcze coś widać. Skończono kościół, potężny, halowy, pełen światła, a tutaj mamy bazylikę. Środkowa nawa oczywiście jest jasna, chociaż oświetlona u góry. Natomiast boczne nawy wąskie, niskie, ciemne, chociaż też oświetlone, rzecz jasna. I trudno tutaj było stawiać ołtarze. Wobec tego powstała myśl, żeby poszerzyć to i też rozbudować jako korpus halowy. Wszystkie nawy jednakowej wysokości. Z tej strony robił to Hans Braun w tych latach 1484 do 1492. I Hans Braun to jest twórca tej pięknej rzeźby sceny ze świętym Jerzym walczącym ze smokiem w dworze Artusa. Był rzeźbiarzem zarazem. Jest też twórcą płyty grobowej biskupów w katedrze gnieźnieńskiej. To był wybitny rzeźbiarz, architekt. Natomiast, jeszcze jedno. Więc na czym polegało to? Przede wszystkim trzeba było poszerzyć boczne nawy. O 8 metrów przesunięto mur. Z każdej strony. I mur tutaj trafił na okno. Okno trafiło na okno. Wobec tego no, to było niebezpieczne z punktu widzenia statyki. Wobec tego Hans Brandt ostrożnie wciął, ukośnił ostatni odcinek muru do środka i dając im okno. W ten sposób uchronił to przez katastrofę. Natomiast z tej strony, trochę później, 1496-1498, działał Henryk Hetzel, też architekt budowniczy. I ten beztrosko zderzył okno z oknem i zdarzyła się katastrofa. Zawalił się tam narożnik i jedno z filar. Ale naprawiono to i stoi do dziś. I widać to na zewnątrz. Tutaj zestawiłem z jednej strony to, co Hans Brandt zrobił ostrożnie. Mamy tu filary. Czy on tam dźwiga mocno, to nie wiem, ale
ale w każdym razie jest bezpieczny. Natomiast tutaj Henryk Hetzel, widzą Państwo, okno z oknem zetknięte. Dano tu po wojnie witraże, dwa witraże, one są ze sobą, się stykają w kaplicy kapłanów. Można tam wewnątrz obejrzeć. Są także inne ślady tej rozbudowy bazylki na kościół halowy, mianowicie tutaj, jak się wejdzie, słabo niestety już to pokazuję, tu, o tu, na tym filarze i na ścianie organów. Tam widać ślady dawnego łuku, nasadę łuku dawnej arkady bazylikalnej, czyli między główną nawą wysoką, a boczną niską było przejście z łukiem, ostro łukiem. Tak było wszędzie i to jedno się zachowało, a drugi filar ma z kolei ślady bardzo ciekawe, mianowicie no taki wałek, filar powierzchni te wieloboku, na kancie cegła jest taka, ma taki zaokrąglony kształt, jest taki wałek, czasem podwójny. To jest też ślad tego filaru bazylikalnego i jest dodatkowa ozdoba. Niestety w czasie ostatniego remontu troszkę zamacana, nie doceniam tego prawdopodobnie, mianowicie malowane kwadry. To było w Gdańsku, ja sam to odkryłem, no nikt tego nie pisze, bo znaczy mówią czasem, że były malowane kwadry, natomiast ja szukałem tego w różnych kościołach. W kościele świętej Katarzyny są w prezbiterium takie właśnie kwadry malowane cieniutką linią, natomiast w korpusie kościoła w nawach są kwadry malowane niezbyt starannie podwójnym czerwonym paskiem. Podobne kwadry są w kościele świętego Jana. Podobne kwadry były w kościele świętego Mikołaja, ale w którym z remontów je po prostu zamalowane. To chodziło o to, żeby wydawało się, że kościół jest z kamienia zbudowany. Takie dwa drobne, powiedzmy, dbanie o jakąś taką znaczenie, pokazanie się. Nie tylko w Gdańsku pięknie malowane kwadry na kościół Najświętszej Mary Panny w Stargardzie, tam koło Szczecina, można jeszcze w kilku miejscach, ale w Gdańsku, no, jak widać, wiele z tych kościołów, tak samo w kościół Świętej Trójcy można znaleźć te kwadry. A w kościele mariackim były tylko na tym filarze, one są widoczne, tam kolor zmieniono, bo był trochę inny i w sumie akurat na tym filarze moim zdaniem należałoby to poprawić, bo wyglądać troszkę niestarannie, a to jest ważny ślad dawnej dekoracji. I tak w końcu wyglądał ten kościół, to jest jego jeden z najstarszych widoków, 1600 rok mniej więcej, zaraz czy jedno tu wcześniej, nie wiem. Na takim widoku Gdańska z lotu ptaka, narysowanym, właściwie trawionym, bo to jest akwaporta, dla celów szpiegowskich. On się znajduje w archiwum wojennym czy państwowym w Sztokholmie, a powstał w roku mniej więcej 1600. Podejrzewa się, że uczestniczył w tym wybitny gdański malarz Antoni Meyer. Jest to no, bardzo ciekawa taka panorama lotu ptaka całego Gdańska. Ja tu wyciąłem z niej kościół mariacki. Kościół mariacki, aha, jeszcze nie powiedziałem o wieży, ale jeszcze powiem o wieży, także wystarczy. Kościół mariacki był otoczony murem dookoła. Cały ten plac, na którym stoi kościół, nazywał się Pfarrhof, czyli dosłownie
dziedziniec parafialny, dziedziniec trwały, bo to był kościół parafialny, główny kościół parafialny Gdańska. No po wojnie, ponieważ uliczki, fragment został właściwie, została ta uliczka otaczająca kościół dookoła, ale nazwę właściwie dla całej podano plebania, to przetłumaczono Pfarrhof, to dziedziniec parafialny, to może być dziedziniec plebania. No ale ja bym to nazwał, tak jak w Gostyniu na przykład w Wielkopolsce jest taka nazwa, plac farmy. No farma, tak go nazywano. No wszystko jedno, tak czy inaczej był otoczony murem, to był wydzielony teren kościoła, dawny cmentarz też, bo biedniejszy tam chowano, zanim nie wyrzucono ich pod Boże ciało, pod kościół Bożego ciała. I były takie bramy do tego, o których może jeszcze później powiemy. Natomiast tu chciałem to pokazać, że już wtedy od strony ulicy Piwnej była zabudowa. Zabudowa ta istniała, ona się zmieniała przez wieki, istniała jeszcze przed wojną. No teraz niestety nie ma. Ja bym nie mówił, że cała jest potrzebna, poza tym nie taka, jak tutaj akurat widać, bo ta być może by nie pasowała do bogactwa, bo była stosunkowo biedna, to były jakieś tam rzemieślnicze budki, jakieś składziki i tak dalej. Przed wojną to wyglądało lepiej. No widać to także na ulicy, na planie Witwerka, planie wodociągu z 1717 roku. Widać tutaj te budynki, są nazwy ulic właściwie do dzisiaj zachowane, tylko po polsku ulica Szewska, to właściwie była ulica korkowników, korkarzy, takich co robią specjalne obuwie na korkowatnej, z korka podeszwie w Casie. To jest Mała Kramarska, czyli Podkramarska dzisiaj się nazywa. No to jest Kaletnicza i dzisiaj się tak nazywa, tu akurat tej nazwy nie widać, ale ona dalej jest. A tu jest bardzo ciekawa nazwa, tam gdzie dzisiaj jest zachowana ta brama, taka przyklejona do domu. Erdbergas. Erdbeere to jest poziomka albo truskawka. Dzisiaj Niemcy do poziomki dodają Wald Erdbeere, czyli truskawka leśna, ale wtedy nie wiadomo, mogły już być znane truskawki w Gdańsku, może nie, to jest sprawa do zbadania, bo od tego zależy kształt tej uliczki. Ja ją nazwałem truskawkową, bo poziomkowy targ był na wschodniej części Targu Drzewnego. A niezależnie od tego, tam gdzie się bada osobę, Karmel Maktrubis, naszych przednich Wielkiego Gdańska, nazwano ulicę poziomkową, co mogłaby się mylić. Tak więc ten teren należał do kościoła i oczywiście te domy, które pokazywałem, też należały do kościoła. Proszę Państwa, jak to wyglądało? Proszę bardzo, widzą Państwo tą bramę, o której mówiłem, ona dzisiaj jest no z jednej strony tylko oparta o ścianę domu, z drugiej taka przyklejona, nie tłumaczy się. Tu jest przedwojenny widok. Widać, że no, ta brama musi mieć drugą stronę, więc co najmniej ten jeden dom powinien być odbudowany. Ale nie nowocześnie, tylko dokładnie powtórzony. Żebyśmy mieli, tak jak we Wrocławiu przy kościele świętej Elżbiety jest Jasi Małgosia, takie dwa domy z bramą między nimi. Więc i tu, do tego nie wiem, czy nazwiemy Jasiem, ale w każdym razie analogia by była. Tu jest widok no, z przedproża, z tarasu dworu Artusa przedwojenny. Widać to niesamowite takie zestawienie tych drobnych kamieniczek, no one nie takie drobne, widać przecież niektóre mają cztery piętra, ale misterne, takie drobne
jeśli chodzi o rysunek, a nad tym góruje ten kolos. I proszę Państwa, gdybyśmy te kamienice usunęli, naprawdę Kościół by na tym nie zyskał. On nigdy nie był przeznaczony, żeby te gładkie mury, gładkie udoły oglądać w całej okazałości z daleka. Tu się ozdabia górę, szczyty, o których będę mówił, wieże. No tu jeszcze mam widok na przykład z 1608 roku. To jest na apoteozie Gdańska w ratuszu głównego miasta, sam środek tego obrazu. Ręka Boga utrzyma hełm ratusza głównego miasta, nad którym unosi się biały orzeł, a inskrypcja łacińska brzmi: ona zachowuje pod tym skrzydłami. Nie mogę pojąć tych historyków sztuki niektórych, którzy usiłują tłumaczyć, że ten orzeł to nie jest żaden symbol polski, tylko symbol Pana Boga. Wtedy było napisane: ona zachowuje pod jego skrzydła, czy pod swoim skrzydła, a nie pod tym skrzydła. Słowo tym oznacza, że chodzi o coś innego. To jest orzeł. Prawda, ma troszkę może zawiłką szyję, ale to nie ma znaczenia. I widać ten kościół od zachodu, jak góruje nad miastem. Mamy także inne stare widoki. Murarz, właściwie budowniczy gdański, też architekt Bartłomiej Ranisz wydał w 1695 roku taki album widoków kościołów gdańskich i tam kościół mariacki jest tak przedstawiony jak tu. Po lewej, oczywiście nie pokazał tych domów, które trochę go zasłaniały, natomiast po prawej widzą Państwo zdjęcie, jedną z najstarszych fotografii Gdańska właśnie. Ktoś wyszedł na wieżyczkę domu angielskiego i zrobił zdjęcie. No to trwało, bo to był jakiś tam jeden z pierwszych aparatów, trzeba było naświetlać długo, pewno z pół godziny, ale pięknie wyszło. Jest potem mnóstwo zdjęć, których nie pokazuję, bo to by było naprawdę, bo w Kościele Mariackim można by było mówić cały rok i derby jeszcze nie wyczerpało się wszystkiego, tylko od razu przeskoczę do strasznego zdjęcia. 1945 rok. Miał w swoim czasie okazję rozmawiać, potem korespondować z ostatnim niemieckim proboszczem Kościoła Mariackiego, pastorem doktorem Gülcowem. Mieszkał w Lubece, tam go poznał, jako byłem wtedy. I on opowiadał, jak to było, mówi: do 27 marca 1945 roku Kościół był nietknięty. A w nocy z 27 na 28 bomba zapalająca, jedna jedyna, z samolotu, no właściwie pod wieczór pewnie to było, bo te samoloty w nocy raczej nie latały, to były małe samoloty. Ja przeżyłem taki nalot w Lublinie, kukurudziniki albo niewiele większe, zrzucały malutkie bombki. No tutaj małe bombę zapalająca zapaliła dach, a nie było już wody, bo wodociągi były szkodowe. Także kościół zaczął się palić i ostatni niemiecki rektor Politechniki Gdańskiej też w swoich wspomnieniach płynął wtedy Utrem na Hel, skąd czekał jakiś okręt, żeby go zabrać do Niemiec. I on mówi, że miasto było całe w ogniu, a na tym tle nietknięte czernił Kościół Mariacki jeszcze. To było 26, a 27 w nocy zaczął się palić. Czyli aż do tej pory był nietknięty. Proszę Państwa, no dzisiaj
Zdjęcie jeszcze sprzed zakończenia budowy, ostatnio budowano szczytu w sprawie piwnej chlebnickiej, ostatni, którego jeszcze nie budowano, i kościół odzyskał swoją zewnętrzną postać. Tak samo zbudowano najstarszą wieżyczkę, widzieli Państwo ją, to była wieżyczka na dachu tej bazyliki, tej starej bazyliki. To była najstarsza, w 1361 roku już była i był tam najstarszy dzwon przed wojną, być może jeszcze z XIII wieku. No niestety tego dzwonu nie udało się uratować, spłonął, uległ zniszczeniu w pożarze. Ta wieża jest niezwykła. Każdy to mówi, ale to trzeba obejrzeć. Na przykład, no, od strony podwórka na ulicy Piwnej. To jest niezwykle prosta wnętrz konstrukcja. Ta wieża do tej wysokości tutaj była w czasach bazyliki. Krzyżacy nie pozwalali na jej podwyższenie, bo obawiali się do zagrozy zamkowej tu w Zakolu Motławy. Ale jak wybuchła wojna trzynastoletnia, wypędzono krzyżaków. Nie czekając na koniec wojny, gdańszczanie, nie bacząc na ogromne wydatki, jakie mieli, bo przecież za ich pieniądze wykupiono Malbork. Przecież wystawili całą flotę wojenną przeciw krzyżakom, przeciw Duńczykom, pomagali. I mimo to jeszcze zdobyli się na ten wysiłek, tak jakby, nie wiem, jakby może oni się bali, że wojna może się źle skończyć i chcieli przynajmniej wieżę doprowadzić do końca. I dokładnie w tym roku, kiedy wojna się skończyła, ta wieża była gotowa. Więc te górne piętra powstały od 1459 do 1466. I dano taki prosty daszek, siodłowy, podwójny. Wygląda to, jakby planowali coś innego, jakiś hełm. Ale proszę zobaczyć, jakie to jest proste. Wieża jest kwadratowa, prostokątna, zbliżona do kwadratu i naroża są umocnione po obu stronach tymi przyporami, które się tak schodkowo do góry zwężają. Niezależnie od tego, te mury w środku też nie dość, że są coraz cieńsze, to jeszcze im wyżej, tym większe okna, tym lżejsze mury. To jest naprawdę genialny sposób budowania i wyczucia od wytrzymałości budowy. Jak to pięknie wygląda z ulicy Piwnej. Na górze mamy taki betonowy, opaskę betonową, założoną częściowo zresztą jeszcze przed wojną, ale wróćmy do kształtu wieży. Jaki to mógł być kształt i skąd się w ogóle wziął taki kształt? Ja chcę Państwu pokazać wieżę kościoła w Damme, Ostkerke, czyli wschodni kościół, to jest dzielnica Damme koło Brugi. Przecież to jest to samo, tylko to jest małe, niewielkie, w sumie nie tak wysmukłe, cięższe, ale zasada jest ta sama. Podpieranie narożnika, który z natury rzeczy jest słabszy, podpieranie go takim stopniowaną, schodkowaną przyporą. No w samej drugi mamy przepiękny kościół mariacki, Najświętszej Marii Panny, dzisiaj protestancki. I też jest ta sama zasada, tylko tutaj te przypory mają jeszcze w środku taką niszę, wgłębienie. Tak się trochę wydaje, jakby to były kolumienki takie, tylko bardzo ozdabia i jeszcze bardziej wysmukla tą wieżę. Ale nie ma tego efektu. Tu jest wprawdzie, na samej górze są większe okna. To zresztą nie są okna, to są otwory dla wypuszczania dźwięku dzwonów. Chodzi o to, by jak najlepiej głosuje. A tutaj jakoś tych okien wielkich nie ma, ale jest na górze hełm,
piasty gotycki, zresztą bardzo też skomplikowany i na marowach takie ostre cztery wieżyczki. Być może mniej więcej takie coś proponowano, czy chciano mieć na kościele mariackim. Ale tak jak mówiłem, wojna wprawdzie się kończyła, no ale pieniędzy tym bardziej nie było po wysiłku i wobec tego dano taki daszek jak w Toruniu na kościele świętego Jakuba. Oczywiście można się zastanawiać, kto od kogo ściągnął, ale to nie temat już historycy architektury. Natomiast u góry pokazałem Państwu ten taki, no może od razu pokażę, taki jako taką opaskę jakby betonową, umocnienie. Ona jest późniejsza, przed wojną wieża miała potężną szczelinę, tak nawet jest zdjęcie pokazujące chłopca w tej szczelinie na dole i wobec tego wykonano remont ogromnym kosztem, całą otoczone rusztowaniami i wtedy umocniono tą koronę, ale na szczęście nie ze wszystkich stron i od strony ulicy Kaletniczej mamy cegły. Nawiasem jest też późniejsze, bo są to te żółte cegiełki, murki tak zwane, sprowadzane z Holandii w końcu XVI i początkach XVII wieku, tak tanie, że jako balast przypływały na statkach, za grosze się kupowało. Więc z tych czasów te, czyli poprzednie jakieś takie cegły, jak tutaj były tu wymienione, może jakiś remont musiał być i tam, no to zdjęcie robiłem, no nie mam aż tak dobrej ręki, żeby to jeszcze ciągle muszę zrobić. No, tam widać 150 drewnianych krzyżyków jako ozdobę między tymi cegłami. Można przez lornetkę popatrzeć, bardzo dobrze je widać. Ta wieża jest naprawdę niezwykła, nie mówiąc o tym, że mieściła w dawnych czasach 7 dzwonów. Przed wojną było już tylko 5 w tej wieży, właśnie 6 był tylko liczny. I głos tych dzwonów nagrano przed wojną. Można to znaleźć w internecie. Proszę ich posłuchać. Ja wiele słyszałem dzwonów, wiele nagrań dzwonów, ale tak pięknego brzmienia dzwonów nie znam. Te dzwony, bo ja nie będę mówił, także być może nawet to nagranie Państwu pokażę. One pochodziły z różnego czasu, ale tak je umiano dostroić, że wszystkie razem tworzyły jakiś taki no, nieprawdopodobnie piękny akord. No więc ta wieża od strony ulicy Piwnej, tu jeszcze lepiej widać, jak te wielkie okna dodają jej lekkości. A wewnątrz, no cóż, pytamy zawsze, ile osób może wejść do tego wnętrza. Pełna powierzchnia żuku, bo kiedyś, ja pamiętam w dawnych czasach, przeczytałem sobie w jednym jakimś książce, że to jest trzeci co do wielkości kościół chrześcijaństwa, gdzie indziej największy na świecie kościół protestancki przed wojną. Jeszcze inni tam podawali inne. Wobec tego wtedy, w latach 1960, siadłem sobie w Bibliotece Gdańskiej, wyciągnąłem tam medali atlasy z planami kościołów różnych na świecie i znalazłem wtedy nie wszystkie większe, tylko 35 większych w Europie, ale większy. Co to znaczy większy? Powierzchnia żółtu, o to mi chodziło, bo jakiś kryterium porównawcze trzeba przybyć. No dzisiaj sądzę, że można ich naliczyć około 50.
mówię o starych kościołach, bo oczywiście Bazylika w Lichem jest większa, ale to jest nowy kościół. Ale wszystkie większe kościoły są zbudowane z kamienia, a ten kościół jest zbudowany z cegły, wobec tego uważam to za pewne, dowiodłem tego, że jest to największy zbudowany z cegły kościół na świecie. I oczywiście on ma tą powierzchnię rzutu zewnętrzną, to jest znowu z tego dzieła Ranisza, 4900 mniej więcej metrów kwadratowych. Natomiast jeśli chodzi o powierzchnię wewnętrzną, 3980 metrów kwadratowych. To za problem 4000 metrów kwadratowych. Gdyby usunąć wszystkie sprzęty i liczyć po 5 osób na metr kwadratowy, to weszłoby 20 tysięcy, bardzo ciasno pchane. Ale oczywiście ławy nie pozwalają na takie ciasnotę. Także no, też to mamy przykład, rejestrując na pogrzeb no, prezydenta teraz Adamowicza, no, zarejestrowano, żeby zapewnić miejsca, także stojące 3600 wydano przepusty. No więc powiedzmy 4000 dzisiaj można tam umieścić. Oczywiście były wolne miejsca, nie siedzące, tylko miejsca, gdzie można było stać. To jest zrozumiałe. Myślę 4-5 można tam upchać i tyle chyba było niejednokrotnie, jak był prymas Wyszyński w pewnych czasach. No akurat jak był Jan Paweł II, no, tam część miejsca to było 12 takich wielkich łóżek, na których byli chorzy. Tam też wydzielono miejsce, żeby no, mieli luz po prostu ci chorzy. Także. Ale sądzę, że parę razy widziałem tam jakieś 5000 osób. Ale jak mówię, gdyby to upchać i nie w ławkach, zresztą on ma stać w ławkach, i na siedzeniach to 20 tysięcy to jest absolutne maksimum, ale to jest bardzo dużo. W Polsce na pewno nigdzie się tyle nie zmieści. Na tym widoku, na tym planie z 1695 roku są zaznaczone ołtarze i tu jest właśnie tych 47 ołtarzy. No i kaplice 37 z kaplic. No, różne wypadają liczby, ale to trzeba po prostu siąść i policzyć. No, jest takie nieznane, stare zdjęcie, to z lewej, gdzie no, bawił się w fotografii, trochę tak jeszcze wyretuszował to światło, także ono tam jest jasne, bo ówczesne aparaty tego nie umożliwiały. Tutaj to jest zdjęcie głównej nady w stronę ołtarza, ale ołtarz jest już po 1846 roku, bez nastawy. Jest ta wspaniała grupa ukrzyżowania mistrza Pawła z 1517 roku, ołtarz główny z 1518, ale ja chciałem zwrócić uwagę na filar z kazalnicą. Kazalnica z 1700, jeśli dobrze pamiętam, 1762 roku. Cały filar na tej kazalnicy widać to także na przedwojennym, a właściwie już wojennym zdjęciu po prawej stronie. Cały filar ozdobiono, obłożono ozdobnymi takimi okładzinami i dano tu jakiś taki wspaniały kapitel, który nadawał, no to był formy właściwie rokokowe, XVIII-wieczne. No niestety ta kazalnica na pewno była ewakuowana, ale nie wiadomo gdzie zaginęła. Dzisiaj jest tam kazalnica z kościoła świętego Jana. Mała. Zresztą w moim przekonaniu wszystko, co było w kościele świętego Jana, powinno tam wrócić, bo to było jedno z najpiękniejszych wnętrz kościelnych, nie tylko w Gdańsku. Łącznie z ikonami, ale to jest bardzo
trudna sprawa. Tutaj widzimy wspaniałe proporcje tego wnętrza. No, niebotyczna wydaje się wysokość, sklepienie 27 metrów. Jest kilka kościołów, które mają wyższe sklepienia w Polsce. Jest kościół w Świdnicy, katedra. Jest kościół w Stargardzie właśnie szczecińskim. One są wyższe. Poza tym wszystkie są niższe. Tu jest boczna, znaczy nawa południowa z widokiem na nawę prezbiterium. Jakież to są proporcje? Jakie to okno jest? Wysokie, smukłe, chyba na proporcje jakieś 4:1 albo 3,5:1. To jest ta smukłość gotycka niezwykła. I ona powoduje, że to te sklepienia wydają się nam jeszcze wyżej. Ja o sklepieniu będę jeszcze osobno mówił innym razem. No, wielką ozdobą były freski. Kościół cały był kiedyś malowany. No ale freski z czasem marnowały się i po reformacji już nie uzupełniano. Pokryto już w XVI wieku popiołem kościół, nie niszcząc oczywiście fresków. No, po wojnie, w czasie wojny, znaczy w czasie pożaru, około 40% sklepień runęło. Paliły się drewniane sprzęty, te, które były pozostawione w kościele. Opadał tynk i spod tynku wylazły ujawniły się, pokazały się właśnie te fragmenty fresków. W kaplicy świętego Jerzego jest to rzecz zupełnie niezwykła, chyba najstarszy zakon figurą z około 1400 roku. Proszę zobaczyć, jeszcze nie był gotowy ten nowy kościół, ale już daszkiem, jak mówię, go przykryto i nawet freski powstały malowane ściany. Ale przed wojną był tu ten fresk z 1450 roku, nowszy, który widocznie się bardziej podobał. Podczas powojennej odbudowy wykonano specjalną siatkę, na której przymocowano ten fresk, bo on się łuszczył i widać było, że pod spodem jest ten starszy i zdjęto to i umocowano niżej. Dzisiaj widzimy obydwa, no to był majstersztyk konserwatorski. To jest rzecz niezwykła, rzadka w świecie, warto też o tym pamiętać. No, największy zespół fresków odkryto w kaplicy świętego Jakuba, dawnej Winterfeldów. I no, są to freski mniej więcej z 1435 roku. Obok jest kaplica świętej Jadwigi i tam między innymi jest taka, taki piękny fresk z Matką Boską i Dzieciątkiem. To są niezmiernie cenne rzeczy. I są poza tym drobiazgi, czasem na sklepieniu, czasem na niektórych filarach widać drobne takie odkrywki kolorów. Proszę Państwa, ołtarz główny. No, ołtarz główny pochodził z 1517 roku, czy 18, przepraszam. 1518 robił go mistrz Michał Czarny, Szwarc. Pochodził z Augsburga, wybitny malarz i rzeźbiarz. I tutaj mamy w XVIII wieku przebudowano trochę, zawsze zostawiając ten główny heptaptyk, natomiast dano taką nastawę w duchu, no właściwie mogła nawet wcześniej być zrobiona zamiast gotyckiej, w duchu barokowym. Znamy ją tylko z tej akwarii, ona była do 1846 roku. Co jest ciekawe, wtedy dwie figury, figura Matki Boskiej Pięknej i figura Chrystusa Błogosławiącego Ziemię, one były umieszczone po bokach. I w tym ołtarzu można też znaleźć małą figurkę też Matki Bożej, która jest obecnie w Waplewie. Warto się wybrać do Waplewa, żeby tam w kościółku małym
przyjrzeć się i zachwycić tą mistrzowską rzeźbą. W 1846 rozebrano to i ten ołtarz stał bez tych ozdób, bez tej nastawy. Z kolei w 1870 zaprojektowano coś takiego i wykonano, co bardzo szybko wszyscy ganili jako i ci, co oglądali, przyjeżdżali do Gdańska i specjaliści wszyscy uważali, że popsuto w ogóle ten kościół, tym ołtarzem. No i znalazłem zupełnie nieznane, mało znane obrazki. Z jednej strony pocztówka kolorowa. Oczywiście kolory były wtedy malowane. Natomiast po prawej taki sztych, właściwie szkic, który pokazywał, jak to wyglądało. No rzeczywiście ta nastawa neogotycka jest taka, jeszcze na tym lewym wygląda lepiej, ale na prawym widoku widać, że ona rzeczywiście nie bardzo się uda. Natomiast między 1846, aha, tu jeszcze proszę spojrzeć na predelle. To jest ta sama predella, którą dzisiaj mamy. I to jest z 1870. Natomiast tutaj pokazuję to zdjęcie, ono było wykonane przed 1870 rokiem. I tu jest predella taka, jak na tym najstarszym widoku, które pokazywałem z tą wielką nastawą. Czyli tak wyglądała predella ta starsza, być może pierwotna nawet, chociaż ona jest troszkę inna w charakterze od tego ołtarza. No dzisiaj, to znaczy wczoraj, można powiedzieć, bo dzisiaj ołtarz jest w przebudowie, ściślej mówiąc, przywraca mu się pierwotną postać, bo sporo przy odbudowie zmieniono, prowizorki były trochę. Trzeba pamiętać, że ołtarz był wywieziony. Po wojnie odnaleziono w bardzo złym stanie pod Elblągiem, tam w jakimś kościółku był i przywieziono go tutaj, zestawiono przy czym ten ołtarz, to widać zwłaszcza na tym kolejnym zdjęciu, patrzę z tyłu, on miał skrzydła stałe, malowane, dalej były skrzydła rzeźbione, które przedtem widzieliśmy. A jak się zamknęło, to były jeszcze skrzydła malowane ruchome, które też można było zamknąć. No po wojnie zestawiono to tak, że te skrzydła malowane były zamiast skrzydeł stałych i w dodatku odchylone do tyłu, bo one były odwrotnie umieszczone, zawiasy były inaczej zrobione. Więc teraz przywraca się ołtarz pierwotnej postaci na tyle, na ile to możliwe, bo już tutaj na przykład widać, że no, są braki. Tu na przykład też coś było. Poza tym, ponieważ w pewnym momencie dano to podwyższenie, tą platformę, wobec tego dano tu też podwyższenie i ołtarz musiał być wyżej, żeby był widoczny, co go na pewno nie pomogło. Jest tu też piękna ta część rzeźbiona. No mówię, nie można znaleźć chociażby właśnie we wspomnianej książce księdza Bogdanowicza, tam wszystko jest pięknie opisane. Ale wróćmy na chwilę do tego rzeźbionego. Jak Państwo widzą, skrzydła tego heptaptyku, czyli właśnie jakby ołtarza złożonego z siedmiu części, skrzydła są puste. Prawe skrzydło jest autentyczne, lewe trzeba było powoli odtworzyć. Dokładny nadzór tamtego. W tych wnękach stały figury apostołów i świętych. Jest nawet taki
z czasów XIX wieku jakiś rysunek, który pokazuje, jak to mogło wyglądać. Ale go nie daję, bo tam trochę za mamy wersowo ówczesny rysownik. Tam stały figury świętych i apostołów, srebrne, ze srebra. W czasie wojny z Batorem, wojnę potwierdzenie przywilejów, no brakowało pieniędzy, wobec tego wyjęli te srebrne figurki i przetopili je na pieniądze, na monety. Były to jedyne monety dawnego Gdańska bez wizerunku króla polskiego, zamiast tego był Chrystus i był napis, no, tron nas Chrystus. Po wojnie biskup Kujawski, bo tak jak powiedziałem, kościół był cały czas pod patronatem klubów polskich i była niezależnie od tego, że w kościele były bożeństwa ewangelickie, była to parafia mariacka, bo proboszcz urzędował na plebanii i nazywano go proboszczem Gdańska. I nawet protestanci, jak chcieli brać ślub, to musieli do niego się udać. O zgodę, być może wiązało się to z opłatami. Także przyjechał biskup Kujawski, zaprowadzono go do kościoła, on spojrzał na te puste skrzydła. O Boże, a gdzież są apostołowie? Na to burmistrz Gdańska to zgodnie z powołaniem roześli się między ludzi. Także na tą pamiątkę już zostawiam te skrzydła puste i myślę, że i dziś nie ma sensu tak dawać figur, bo to jest kawał po prostu historii. No tu już pokazywałem to, to jest dzisiaj już nieaktualne zdjęcie, tu widać, że są, no właśnie to mówiła, tu te stałe skrzydła są tu umieszczone, po prostu, żeby te plecy ołtarza zakryć od tyłu, ale one teraz będą po bokach i na koniec będzie można zamknąć, skrzystały będą tu, natomiast po bokach, natomiast te będzie można zamknąć po zamknięciu skrzyni, tych skrzydeł rzeźbionych. Główna scena to jest niebowzięcie Marii. Miałem okazję przywitać się z figurami, to Państwu pokazuję. Jest Jezus Chrystus, Matka Boska między nimi i Bóg Ojciec. Na dole leży jakiś fragment jeszcze nieodremontowany, a z lewej stoi baranek, który jest na samym szczycie. To są figury mniej więcej, troszkę większe nawet od człowieka. Tu to jest ta sama góra i tak to wygląda. No, oczywiście brakuje jeszcze trochę ornamentów, które na starych zdjęciach widać. Proszę Państwa, powiedziałem 46 ołtarzy. No dzisiaj w kościele jest ich w całości kompletnych albo fragmentów kilkanaście, chyba 13 gotyckich ołtarzy, co też jest ogromną liczbą. Ale zacznę od najstarszego ołtarza świętej Elżbiety z około 1400 roku, który przed wojną w depozyt przekazano w 1935 roku, no, do Muzeum Miejskiego, dziś jest to Gdańskie Muzeum Narodowe. I w umowie jest depozyt. Jeszcze w 1939 roku właśnie tenże proboszcz Gulco, są listy takie w archiwach, upominał się u dyrektora ówczesnego muzeum, przypominał mu, że to jest własność kościoła i że nie może tym swobodnie dysponować, owszem, na wystawie czy coś, i że wszystko musi uzgadniać, bo to jest własność kościoła. No dzisiaj często czytamy, jakoby to już przed wojną zostało podarowane muzeum, może były jednym słowem, nie jest to własność kościoła, jest to dalej własność kościoła.
kościoła. Dla mnie to nie ulega wątpliwości. A dlaczego? No proszę bardzo, bo muzea się powołują często, zwłaszcza Warszawa, która ma jeszcze 5 ołtarzy i fragmentów. Nasze muzeum ma 3 z sądem, tryptykiem sądem ostatecznym. Dlatego, że oni się opierają na ustawie z 8 marca 1946 roku. Rząd PRL-u wydał wówczas ustawę o mieniu poniemieckim i opuszczonym, które przechodzi na własność państwa. Natomiast miasto Gdańsk, ówczesna rada, też niby komunistyczna, 29 stycznia 1946 roku przekazała świątynię zrujnowaną oczywiście kościołowi katolickiemu jako wyraz sprawiedliwości dziejowej, tak to zostało określone. Czyli świątynia z własnością kościoła od 29 stycznia tego roku, tamtego roku, a ustawa odbierająca te rzekomo opuszczone czy poniemieckie rzeczy powstała 8 marca. Żadne prawo nie może działać wstecz. Nawet wtedy nie działało wstecz. I dlatego te rzeczy są własnością kościoła. I powinny do kościoła wrócić. I nie dlatego, że jestem akurat przyjacielem kościoła czy wierzącym, tylko dlatego, że był to największy zbiór w świecie. I dlatego, że rozproszenie zbioru obniża jego wartość. Czyli jeżeli się znajdują w różnych miejscach części tego wspaniałego zbioru, dzieło sztuki, rzemiosła artystycznego, to on ma niższą wartość. I dlatego, że gdyby muzea to zwróciły, to byłby to bardzo mocny argument w staraniach o zwrot tych rzeczy, które są za granicą, przede wszystkim w Niemczech, bo z Rosjanami nie ma co rozmawiać, bo to jest głupo, bo jedni nas to nie obchodzi, ale jak się chce zasięgnąć informacji, uzyskać zdjęcie, to dostępu nie da. Tak więc mamy ołtarz najstarszy. Jeden z najcenniejszych jest ołtarz jerozolimski, około 1500, który był w kaplicy jerozolimskiej. Taka kaplica była przy wejściu południa. On jest w Warszawie, bo po wojnie muzealnicy z Warszawy, no przyszło niby w dobrej intencji jeździli po tych tak zwanych ziemiach odzyskanych i wyszukiwali dzieła sztuki, które można, z których można wzbogacić. Ciągle no, też częściowo zniszczone Muzeum Narodowe w Warszawie. No i wyławiali wszystko. Ja do dziś dziękuję Panu Bogu, że mnie zauważyli, mnie docenili. Części zegara astronomicznego, bo trzeba było jeździć do Warszawy i grzebać tam w magazynach, gdzie by pewno butwiały. Proszę Państwa, no co nie znaczy, muzealnicy bardzo wiele zrobili i oczywiście opiekują się dobrze i renowacje przeprowadzają i tak dalej, także nie można ich całkowicie dotykać, ale no, uważam, że w tej sprawie jedno tylko może być rozstrzygnięcie. Zresztą precedens już był za czasów prezydentury Lecha Wałęsy, bo po prostu wróciło mnóstwo rzeczy. Dzisiaj wprawdzie Muzeum Warszawskie często o to upomina, ale wiadomo, że zostanie w kościele. Przykład kaplica Vermeera, rodu, który wydał 6 burmistrzów i wielu radnych, rodu, który trząsł miastem, mało tego, Ferber, na przykład Eberhard, był zwolennikiem, przyjacielem, można powiedzieć, stronnikiem króla Zygmunta Starego i w czasach reformacji no, pozostał
rodzina pozostała katolicka, no potem oczywiście się to zmieniło, ale wtedy reprezentowali interes Rzeczpospolitej. No więc widzimy tutaj tą kaplicę, mają Państwo jeden ołtarz Ferberów, drugi ołtarz Ferberów. Ten ołtarz tu jest pokazany, skrzydło ze świętym Konstantynem, bo to jest święta Helena i święty Konstantyn. Wiedziałem, jak się zacząłem tym interesować, że jest w Hamburgu, odnalazło się w Hamburgu. Reszta ołtarza była w Warszawie. W żadnych wykazach ewakuacyjnych nie ma wywiezienia do Hamburga. Jest podejrzenie, że z Warszawy mu się dostało. No w każdym razie miałem okazję w 1975 roku być w Niemczech na takim stażu. Byłem pod Hamburgiem właśnie, więc się tam dowiadywałem. Potem byłem w Lubecach, była wystawa. No tak czy inaczej to była w Galerii Sztuki w Hamburgu. Tam powiedziano, że kupili to jakiegoś handlarza sztuki w Kopenhadze po wojnie. Po wojnie. Więc na pewno nie był to wynik ewakuacji, bo reszta znalazła się, była w Gdańsku, w Warszawie znalazła się, jest, była w muzeum. I no wtedy ja nie byłem nikim, byłem skromnym tam fizykiem z Gdańska, ale rozmawiałem nawet z takim dyrektorem Wydziału Kultury, panem Plagemanem w Hamburgu. Mu powiedziałem, jak to z kościołem jest, że odbudowano, bo zresztą wiedział dużo. Ale potem, jak dużo później, jak już odzyskaliśmy wolność i demokrację, miałem okazję być znowu w Hamburgu i też go spotkał, on przez te lata zaawansował bardzo i w tamtym czasie udało się doprowadzić do tego, że to skrzydło wróciło. Stało na wystawie w kościele świętego Jakuba w Hamburgu na tej uroczystości oficjalnego zwrócenia. Był oczywiście ksiądz Bogdanowicz, byłem ja, była oprawa muzyczna, była nawet kapela Gedanensis i dyrektor świętego tej galerii sztuki, u którego w Hamburgu to przez cały czas było, też przemawiał, a potem poszedł na takim podwyższeniu, stało to skrzydło, to podszedł, wpatrywał się to dłuższy czas, obrócił się i zszedł i ocierał sobie łzy z oczu. To było wszystko wzruszające, ale wróciło. I wtedy dopiero wróciła reszta z Warszawy. Natomiast gdzieś zaginęła, bo to była w środku, za tymi skrzydłami, scena rzeźbiona. Zaginę, może jakieś leczki są tam w magazynach, nie wiem. No więc tak to wygląda. Tu jest też wspaniały epitafium rodu Ferberów, gdzie można przeczytać, że lud Ferberów zawdzięcza między innymi swoją wspaniałość, łasce Pana Boga, życzliwości królów i poparciu Gdańska. Królów polskich jest to wyraźnie wymienione. Ta Niemczyzna Gdańsku chwali Polskę i królów polskich. Warto o tym pamiętać. Nie jest ważne, w jakim języku się mówi, tylko co się mówi. Tutaj mamy na przykład, nie będę pokazywał wszystkich, bo to jest ich za dużo, po prostu ołtarz świętej Doroty. Dzisiaj w kaplicy świętego Jerzego, bo kaplica świętej Doroty troszkę inaczej została urządzona, tam jest kopia Matki Boskiej Ostrowiańskiej, a teraz się pojawiły tam elementy, grobowiec Macieja Twarzyńskiego, jakiś tam pomnik ofiar smoleńska, zresztą nie bardzo pasujący kształtem. Nawet kiedyś rozmawiałem z księdzem arcybiskupem, który go zamawiał, też nie był zadowolony. W tej kaplicy był też ołtarz, z którego zachowała się taka cudowna, po prostu z 1430 lat. Scena, to się nazywa Pietas Domini, to jest takie
niezwykłe przedstawienie Trójcy Świętej, bo Bóg Ojciec trzyma Chrystusa ukrzyżowanego wreszcie z jednego z krzyża, a on nim unosi się Duch Święty. Jest jeszcze drugi taki obraz, jest w Warszawie, ale ten drugi jest o wiele słabszy. Ten jest mistrzowski w rysunku. Miałem okazję w roku chyba 2000 widzieć go. Wtedy właśnie odkryliśmy w Galerii Sztuki w Berlinie. Dzisiaj jest w kościele świętego Jana w Berlinie, w jednej z berlińskich dzielnic. I jest tam także Predella z tego ołtarza. Jako depozyty. Przejmy są określone. Lajgame to znaczy użyczone przez no kogo? Właściciele. Kto jest właścicielem? Jak nieraz mówiłem, za właściciela uważa się Kościół Unii Ewangelicznej w Berlinie, ale kiedyś mi ktoś to tam powiedział, powiedziałem, to nie ma żadnego znaczenia prawnego, kto uważa się za właściciela. Ja też się uważam za właściciela. Ważne jest, kto jest właścicielem. I właścicielem dla mnie jest Kościół. Tym bardziej, że wróciło wiele rzeczy, że były precedensy. Ale o to trzeba się starać i nie wojować, tylko jako akcję, no jako coś, co umacnia przyjaźń i pojednanie. Na tej zasadzie można wszystko odzyskać, ale trzeba pracę robić. Inaczej to na wieki tam zostanie, po przedawnym jakiś nastrój. Proszę Państwa, ten na filarze kaplicy świętego Jerzego wisiał najcenniejszy nasz ołtarz Kościoła Mariackiego, bo to jest ołtarz, nie zapominajmy. Ołtarz z obrazem sobie ostatecznego, a nie obraz sobie. To jest więcej niż obraz. I niedawno, ileś tam lat temu, prawda, z 10, odkryto gdzieś w zbiorach jakiś nabył. Ktoś ofiarodawca i ofiarował Kościołowi obraz z XVII wieku przedstawiający fragment wnętrza Kościoła Mariackiego i właśnie ten filar z tryptykiem Memlinga, są tu postacie na pierwszym planie, nawet są różne przypuszczenia, co to za postacie, ale to oczywiście jest sprawa zupełnie inna. No dzisiaj wisi tam kopia, mniejsza niż tryptyk, zupełnie inna kolorystycznie. Ja podejrzewam, że ta kopia była, to jest ta, która była przed wojną w muzeum, znaczy na zamku w Malborku. To jest akurat taki odpowiadający troszkę temu obrazowi widok. O zegarze będę mówił, bo będę mówił o zegarach osobno, o dzwonach i tak dalej. Jak dzisiaj wygląda ołtarz, jest muzeum. Żadna krzywda mu się oczywiście nie dzieje, ale to jest absolutnie niezbywalna własność Kościoła Mariackiego, związana historią, która zawsze była od czasu przy więzienia i przysłania jej. W 1473 roku tylko Napoleon, kiedy zajął Gdańsk, zabrał to do Paryża. Potem po upadku Napoleona Berlin to przetrzymywał, ale Gdańszczanie wywojowali powrót do kościoła. A znowu rozpuszcza się różne fałszywe informacje, jakoby już przed wojną był tam przekazany. Proszę Państwa, o to dowody. Pierwsze, rysunek Damowskiego, on zresztą zmienił swoje nazwisko na Damot, bo widocznie chciał zatrzeć słowiańskie, polskie pochodzenie, ale rysunek przedstawiający w kaplicy świętego Rajmolda w 1940 roku, datowany rysunek, i w 1941 dyrektor ówczesny Muzeum Miejskiego w Gdańsku, Wild Ross, napisał książkę o Memlingu. Ile razy w niej wymienia ołtarz, mówi w kościele mariackim. I w tej książce jest zdjęcie
ołtarza w kaplicy świętego Reinolda. Przy okazji zobaczmy po pierwsze czterech braci, w tym Reinold, na tym wielkim rumaku w Bajarcie z legendą o świętym Reinoldzie, a po drugie przepiękna krata, to była krypta tutaj, Gülden Sternów. Jeden z tych Gülden Sternów, który tu leży, był senatorem Rzeczpospolitej. Warto o tym też pamiętać, a nie traktować ich jako jakiś tam Gülden Stern, Szweda, może Niemiec. No to co z tego, ale był. Skąd oni się tu wzięli? Po upadku Zygmunta III w Szwecji, bo on chciał, był królem Szwecji, chciał tam na siłę utrzymać katolicyzm, to się nie udało i w końcu no, zdetronizowali go tam, wprawdzie do końca życia zachował tytuł króla Polski w Szwecji. Ale wielu arystokratów dworzan jego szwedzkich wtedy pozostało wiernych katolicyzmowi i przenieśli się do Polski. Kilku z nich leży w kościele mariackim, między innymi ci Jilen Sierna, tak by to po szwedzku było, Gyldenstern. Proszę Państwa, inny ołtarz świętego Reinolda, wspomniałem go, niezwykle cenny. Po prawej Państwo widzą, jak wyglądał przed wojną w tejże kaplicy. Po lewej mamy obecny wygląd Muzeum Narodowym. No nie dziwił się krzyżu, ale tak jak powiedziałem, tego zwieńczenia ze świętym Reinoldem z taką wieżyczką jakoś piękną jest sposobnie wystawione. A ten ołtarz, o którym mówiłem, z kaplicy świętego Antoniego, który jest biedny, tak wygląda. No to są ołtarze z tej serii zamawianych w Antwerpii na przykład, w dzisiejszej Belgii, w Niderlandach. Mamy kilka takich i w Gdańsku, no, w kościele mariackim ołtarz, w kaplicy Złotników ołtarz świętego Adriana jest taki. To ten jest wyjątkowo piękny, otrzymał go kiedyś w darze arcyksiąże Maksymilian, austriacki arcyksiąże Habsburg, i przekazał potem w darze kaplicy Zakonu Krzyżackiego w Wiedniu, która do dzisiaj funkcjonuje tam. Krzyżacy obecnie, którzy zresztą są zupełnie inni, zajmują się działalnością charytatywną i dobre, teraz są bardzo wykłady. Ona tam jest. No można by próbować na przykład, ja wiem co, zaproponować im w zamian jakiś piękny ołtarz zrobiony tu specjalnie według tego, czy uda się, no tak pięknego na pewno nie zrobi. Poza tym nie wiadomo, czy zechce. No jeszcze jeden skarb wywieziony, to są zbiór szat kościelnych i paramentów. Znowu, mają kościoły zbiory szat, może nawet większe, bo tu było tylko 541 sztuk, ale one po zwycięstwie reformacji stały się niepotrzebne, bo już ci pastorzy nie chcieli ich używać. Wobec tego były zmagazynowane w szafach, niektóre były nawet ukryte gdzieś w jakichś skrytkach. I w XIX wieku odkryto było ich ponad 1000 wtedy. Oczywiście nie tylko szat, także różnych drobiazgów. I wtedy no, działy się różne rzeczy, sprzedawano taki specjalista Bokrze nazywał w Kolonii, który opisał, no, wypożyczono mu, on to zagarnął. Dzisiaj są na przykład w Londynie muzeum, można oglądać Muzeum Wiktorii Alberta, nasze szaty. Ale przed wojną jeszcze było 541. Są katalogi fantastyczne. No i znowu przyszła wojna, ewakuacja i podobnie jak sąd ostateczny, jak tryptyk Memlinga, te szaty najcenniejsze wywieziono aż do Niemiec, bo prawie wszystko poza tym w okolicach Gdańska było ukryte. No i
Miałem okazję w 1975 roku właśnie w Lubece urządzono wystawę. Wtedy jeszcze czarno-białe zdjęcia robiłem. To było zatem inaczej i udało. Sfotografowałem i rozmawiałem wtedy też o tym. Więc tam 101 obiektów, z tego większość w Lubece, w dzisiejszym muzeum klasztor Świętej Anny, a najcenniejsze są w muzeum tak zwanym germańsko-niemieckim, czy nie, rzymsko-germańskim w Norymberdze. Są skatalogowane, są oczywiście zadbane, na ukrzydła im się nie dzieje, ale są jako depozyty. To jest nasza praca, to nie jest ich praca. Ale jeszcze raz podkreślam, żadne wytaczanie armat nic nie da. Trzeba tak zrobić jak z dzwonami, które wróciły do różnych kościołów. Zrobić każdego takiego powrotu, tak samo jak wrócił ten święty Konstanty. Święto pojednania i przyjaźń. Wtedy to wychodzi. I oczywiście to jest problem, bo utrzymanie takiego muzeum, tych szat jest bardzo trudne. One pochodzą wszystkie z XIV lub XV wieku. Są wszystkie średniowieczne, a tym polega ich wartość. Zespół średniowieczny. Są tam na przykład, tu jedno taką pokazuję, to po lewej stronie u domu. Tam można przeczytać arabskimi literami wersety sławiące Allaha, czy tam sultana, nie Allaha, to sultan przemądry, tak to napisane. I to zdobyli krzyżowcy w Ziemi Świętej i to potem się dostało do Gdańska, do Kościoła Mariackiego. Wyhaftowano na tym jeszcze wcześniej we Włoszech symbole chrześcijańskie. Takie cuda, takie skarby tutaj były, a teraz są za granicą. Albo te wypukłe hafty, święty Jerzy, zresztą jaki figlarny jakiś, jak on tańczy do smoku, na tym smoku zabawy. A obok przepiękna Matka Boska z dzieciątkiem. No przecież ten haft to jest nieduże, bo to jest fragment takiej dalmatyki tak zwany, ale no przecież to jest arcydzieło. Dlaczego ma być tam? Czy taki ornat no, z XV wieku są włoskie, są wykonane w Gdańsku, są też niderlandzkie, nawet angielskie. No to są naprawdę rzeczy bezcenne i one składają się na wartość Kościoła Mariackiego w Gdańsku. Jeśli chodzi o zaginione rzeczy, to zaginęła ściernica odlana w Utrecht. W 1556-57 roku ustawiona tutaj na postumencie, który jest zachowany, który jest pokryty rzeźbami robiony w Gdańsku. Niestety ona była wywieziona, odnaleziono tylko pustą skrzynkę, natomiast te figurki ewangelistów były cztery. Mamy w tej chwili w Gdańsku dwie, a trzecia jest na Wawelu. I Wawel mówi, a zróbcie sobie kopię, my wam nie oddamy, bo to jest nasze. No tak. Ktoś kiedyś gdzieś ukradł, muzeum pozyskuje i ma, to jest nasze. Nie ma tego poczucia, że to jest dobro ogólnonarodowe i scalenie tego dobra jest niesłychanie ważne. Mamy też sześć figur z tego samego stopu, także dokładnie można sprawdzić, jaki to jest stop, jaki jest jego skład. I konserwatorzy niemieccy w czasie wojny przed ewakuacją zrobili coś bezcennego. Mianowicie wykonali model gipsowy, czyli dokładnie z tej chrzcielnicy zdjęli wszystkie szczegóły i na wykonaniu w gipsie dokładną kopię. No ona była trochę uszkodzona, ale taki młody wówczas konserwator Tomasz Korzeniowski,
który przez wiele lat opiekował się zbiorami, ale to była jego praca magisterska, on to wyremontował, uzupełnił. I można by tak jak powiedziałem, na podstawie badania tych figurek, jednej z figurek, stwierdzić dokładnie z jakiego stopnia, jakie proporcje miedzi i cynu tam są i model pozwoliłby wykonać obryw. Także oczywiście to jest kwestia też pieniędzy, ale Polacy, my Polacy mamy serca szczodre, może warto zacząć jakąś zbiórkę na ten cel. A może warto by przekonać ministerstwa na przykład, które ostatnio rzeczywiście szczodrze sfinansowało tą odbudowę szczytów i dachów rano, żeby jeszcze no, w dalszym ciągu to już będą znacznie mniejsze koszty. Taką doprowadziło, czy sfinansowało odtworzenie tej krzcielnicy. No jeszcze jedno zdjęcie wnętrza przedwojenne, czy z dawnych czasów, bo przed wojną rozebrano tę gotycką nastawę neogotycką i znowu wrócono do samego ołtarza. No dzisiaj to tak wygląda. No jedna rzecz tutaj, chcę zwrócić uwagę na ten świecznik. Figura Matki Boskiej była taka podwójna, dwie postacie plecami złączone. Ona jest. Jest w Muzeum Narodowym w Warszawie, w magazynach. Nawet nie jest wystawiona, bo nie jest w dobrym stanie. I znowu jest kwestia, żeby scalić ten przepiękny gotycki żyjanko na miejscu. Na szczęście nie zabrali tej figury Matki Boskiej, pięknej. Zabrali tylko otaczający ją ołtarzyk. Zwrócono go w bardzo złym stanie, no odzyskał. Został wyremontowany. Jednego tylko brakuje, mianowicie postać tutaj. W kilku miejscach miał takie piękne ozdoby z cyny czy z ołowiu, które bardzo ją wzbogacały i warto je odtworzyć. No i obok jest oczywiście to ukrzyżowanie. To jest arcydzieło z tego samego czasu. Przypisywano to nawet temu samemu rzeźbiarzowi nazwanego mistrzem pięknym Madonny, ale ostatnie badania tego nie potwierdzają. Natomiast powątpiewano ze względu na tą postać Chrystusa, taką na pozór spokojną i trochę renesansową, odbiegającą od figury Marii i Jana, że ona jest dużo późniejsza. Ale niedawno wyszła taka wielka, szczegółowa analiza, która potwierdza, że to jest ten sam czas i że jest to dzieło mistrzowskie. Ten spokój jest pozorny, jak się bliżej przypatrzeć, a warto tam podejść, nawet spędzić pół godziny, to widać, że jest w tej figurze niesłychane napięcie, taka męka konania. Mimo, że ma zamknięte oczy, ale widać, że to jest straszliwy ból i straszliwa męka. No jest straszna legenda, że twórca no po prostu przywiązał to najpierw do krzyża młodego człowieka, żeby on pozował, potem przybił go gwoździami, postawił krzyż, obserwował agonię i potem dopiero wyrzeźbił. No oczywiście to jest legenda, jakich wiele. No, jeszcze około 1480 roku po lewej tablica dziesięciorga przykazał, po prawej to właściwie jest epitafem, ale to jest tablica jałmużnicza z 1607 roku z obrazami malowanymi, a znowu tego samego geniusza Antoniego Melera. No, ten każdy ten temat można mówić godzinami. Epitafia, po reformacji już nie robiono nowych ołtarzy, zresztą było ich mnóstwo, za to dużą uwagę poświęcali epitafiom, ale najstarszy epitafem jest jeszcze z czasów katolickich. To jest to, mianowicie Demut von der Becke, żona burmistrza Gerta von der Becke, nieodżałowana
jest tu Święta Barbara, Matka Boska, tak zwana apokaliptyczna, na sierpie księżyca, odziana słońce, jak to święty Jan mówi. I postać tej zmarłej, jej trzech córek, które się ofiarowują Matce Bożej. A pochodzi to z 1425 roku, jest tam napis, ale prawie nie cztery. No na przykład 1556 Jana Konerta, właściciela wówczas Przymorza, tam była jego kuźnica, od której Przymorze no właściwie się zaczęło przepięknie. Jest tam zresztą na tym obrazie, są jakieś budynki, może to jest widok Przymorza. A oto kolejny epitafia Brandesów, to Wilhelm van den Broek, i to można godzinami mówić. Wspaniałe epitafium Szachmana, jednego z największych klubiczów, któremu zawdzięczam na przykład zbrojowy. On umarł później, 1607, za życia sobie ufundował swojej rodziny właściwie. Jego herb tutaj z szachownicą, tak zwany herb mówiący. A tutaj dwóch Szumanów, dwóch Gabrieli Szumanów, dwóch Rajców, ale jeden z nich był burmistrzem. Też rodzina ufundowała, rodzina pochodząca z Niemiec, osiadła w Gdańsku. Dzisiaj ma potomków i w Niemczech, i w Polsce, a polscy Szumanowie walczyli z okupacją, z zaborami i z ostatnio też o wolność Polski. Albo epitafium Wittgenstein-Bergera, to jest człowiek, który też dworzanin Zygmunta III, który razem z nim opuścił Szwecję, bo on pochodził z Austrii zresztą. I tutaj umarł w 1593 roku. A zatem sakramentarz gotycki z 1480. Znamy takie z różnych kościołów, ale na ogół są kamienne we Wrocławiu między innymi. A ten jest drewniany i był pięknie poligromowany, a na szczycie zostało gniazdo, a na tym gnieździe był pelikan, który karmi własną krwią dzieci, pisklęta, czyli symbol Chrystusa. No niestety trzeba go wyremontować. Są tam kolorowe drzwiczki z obrazem. No nie tylko epitafia, których jest ponad 30, ale na przykład staraniem Jana Szpajmana, tego złotej kamieniczki, no takie powstał grobowiec jego teściów, małżonków, barów. Wspaniały, bogaty i jest tam polski herb Rawicz, bo oni zostali przez Dębińskich dopuszczeni do herbu Rawicz. Rawicz to panna na niedźwiedziu. Mamy mapę płyt grobowych. Można zobaczyć tu największa, bo one są ponumerowane, największy numer 544 jest gdzieś tutaj. Można policzyć, ponieważ grzebano w wielu warstwach, że co najmniej 5000 ludzi leży pod posadzką kościoła, a są wśród nich, jak powiedziałem, senatorowie Rzeczypospolitej, ludzie, którzy trzęśli nie tylko Gdańskie, ale Polską, albo którzy się zasłużyli nawet w Europie. To jest światowe dziedzictwo w tym kościele. Najstarsza płyta właśnie tych burmistrzów Konrada Leckała, pisano Leczko, jak wygląda Hechta, zamordowany przez Krzyżaków w 1411 roku. A tu na przykład jest płyta Hansa Heinego z XVII wieku, a tutaj pochowany został w 1798 roku Karol Fryderyk von Konradi, jak ktoś woli, niech sobie pisze Karol Fryderyk, to mi o to chodzi, do założyciel Konradina, nowatorskiej wówczas szkoły, właściwie uczelni. Albo takie dwie płyty, jedna jeszcze gotycka z napisem, a tu na przykład, tu ma odpoczynek Michael
nie Michał, tylko Michałem Skudańskim. A pod spodem Fürzich und seine Erbe dla siebie i swoich potomnych. Pół po polsku, pół po niemiecku. To jest właśnie istota gdańska. Bardzo zresztą wykształcony. W swoim czasie odszukałem tego Skudańskiego. Bardzo się zasłużył dla niestety zniszczonego w czasie wojny kościoła w Juszkowie pod Gdańskiem. Tam w księgach kościelnych można dużo znaleźć, ale oczywiście to był gdańszczanin. Tutaj płyta w 1639 roku zmarł tutaj wielki poeta łacińskojęzyczny i niemieckojęzyczny Marcin Opitz, pochodzący ze Śląska. A co on tutaj robił? On przyjechał, bo był oficjalnie urzędowo historiografem i sekretarzem Władysława IV. I jego poezje zachwycają do dzisiaj, tylko trzeba czasem przetłumaczyć. Po łacinie między innymi pisał panegiryki na cześć króla, na cześć Polski. Wtedy była wojna 30-letnia w Niemczech. Polska była oazą spokoju dla niego. Mówią Polsko, żebyśmy Niemcy, Niemczech mieli tak, żeby był władca, który tak umie zachować pokój. Piękny wiersze i tak, to jest nagroda Opica nawet w Sławiu. A obok płyta admirała Dickmana. Art czy Jarno Dickman jest ulica w Ogiele. To jest ten, który zwyciężył w bitwie pod Oliwą. Polskie okręty wygrał, pobił szwedzką flotylę. On to niestety przypłacił życie. Pokrywano go uroczyście z opis tego pogrzebu właśnie w kościele mariackim. Niedawno to powiedział odnowiony. No jeszcze taki drobiazg. Witraże. Kościół nie ma witraży, ma fragment starego witraża w kaplicy świętego Erasma. Zresztą uratowany, bo go przeniesiono z okna na ściany, w tej chwili jest na ścianie, to jest z 1700 tam któregoś 30 roku. Przedstawia no, na Górze Gradowej, gdzie była strzelnica, pokazuje jak zawody strzela z łuku, czy tam kuszy do kula na wysokim słupie. A tutaj mamy z prawej strony autentyczny witraż zrobiony w Trewirze na zamówienie. On jest między kruchtą, to znaczy kaplicą świętego Olafa, a wejściem do kościoła samego. On jest zachowany, po wojnie go odnaleziono w Toruniu, ale na szczęście nie było problemu ze zwrotem. A to jest nowy witraż 1980 roku, nawet znalazłem twórcę ostrzołek, wykonany w Krakowie. Ale samo okno ma 130 metrów kwadratowych. No, chcielibyśmy mieć takie mieszkania. Oczywiście tutaj kościół miał kiedyś witraże, ale w wojnach różnych one były wytłuczone. Przed wojną było trochę obok witraży XIX-wiecznych. Ten witraż po lewej jest, jeśli chodzi o kościoły zabytkowe, największy w Polsce. Natomiast większe mają dwa kościoły nowe, między innymi chyba Rybniku, już nie pamiętam, ale nowe kościoły mają takie całe ściany z kolorowego szkła. Natomiast w świecie jest trochę większy. Największe są w Anglii, no, katedry francuskie mają, więc sama Rosetta katedry w Strasburgu ma 136 metrów kwadratowych, a z kolei witraże w katedrze Mediolanie mają ponad 200 metrów kwadratowych, każdy dwa takie największe, więc trudno mówić, że mamy największy w Europie. Ja już taki przeczytałem, taki artykuł, ale sprawdzałem jak zwykle. A największy na świecie? W Ameryce oczywiście, 2000 metrów. Można o kościele mówić bardzo długo.
pożegnajmy się z nim tym widokiem podobnym do tego, którego zacząłem. A ten kościół stał się nam teraz droższy przez ten wzruszający pogrzeb, wstrząsającej śmierci prezydenta Gdańska, którego postać sobie po prostu zadziwia, to jest fenomen, po śmierci rośnie. Coraz więcej się dowiadujemy o jego czynach charytatywnych. Co, mimo że przecież dobrze go znałem i wiele jego osiągnięć, czy nawet współpracowałem, czy brałem udział, to wielu rzeczy nie wiedziałem, takich świadczących o jego, jak to określam, upodobaniu w czynieniu dobra. I teraz spoczywa tam, bo Gdańsk chował tam swoich największych synów. Oczywiście po dekrecie, po kodeksie Napoleona zabroniono pochówków w kościołach. No potem powoli to zaczęło wracać na po wojnie duchownych na ogół się chowało, też nie wszystkich, to jasne. No teraz także tych najbardziej zasłużonych. To piękny zwyczaj,